Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Mam nadzieję, że w tym uda nam się już eksportować wszystkie dobra z NBS-y i zakończyć rozbudowę tej kolonii. Jesteśmy bliscy tego, mamy wszystkie potrzebne materiały, punkty wpływu i nie tylko, więc czas ruszyć z kopyta. Zaraz sobie kuchnię VAT blokujemy, jak tylko będziemy mieli dość ludków, więc ulepszmy sobie dzielnicę na dobry początek. Mamy już dość, teraz kuchnię VAT postawimy. Jak najbardziej, a do tego młyny też potrzebne, wiadomo, będą, także. Czy dwa wystarczą? Zobaczymy za chwilę. Czy cztery musimy koniecznie dać na przyprawy i nie tylko. To się okaże lada moment, drodzy widzowie. Sobie tak wybrukujemy, fajnie. Teraz kuchnię VAT same, to spore krowy, przepraszam, landary są te budynki. Więc żeby się zmieściły, musi być odpowiednia ilość miejsca. Cztery kuchnie VAT dajmy. Czy wszystkie są w zasięgu związku zawodowego? Bardzo pięknie. Nabiera to kształtów, nieprawdaż? Niech się napełnia póki co. Zobaczmy, jak z innymi macami stoimy. Jak to wygląda w kwestii na przykład mięska suszonego. Z tym mięskiem suszonym tak ślisko się robi. Trzeba by to zbudować właśnie korzystając z tego, że dociągnęliśmy specjalnie pod siebie lniane tutaj traktory. To warto powiększyć jego ilość i to też czynię. Natychmiast. Czy tu jedno wystarczy, czy dwa trzeba będzie? O! Jakie zaskoczenie, co? Niesamowite. Ile teraz tego możemy wcisnąć? 144. Na drugie już nie starczy pewnie, co? To po co miałby starczyć? No, po co miałby tego starczyć na przykład? 96 chociaż zmieścimy? Dobre, i to 89 na 96, prawda? Jeszcze to mógłbym polepszyć, ale... Ale nie będę. Trudno, niech będzie 89 na 96. Byleby tu się dało jeszcze coś wcisnąć. Da się? A jakbym tak jeszcze tu coś wtrynił, co? To na przykład dał tu, to pociągnął tu. Zobaczył, ile jest zasięgu. Jest spoko. Dobra, jest spoko. I teraz zrobił taką sztuczkę. Jeden prosty trik. To przemieszczam tu. Na przykład, jak tam z zasięgiem? Jeszcze troszkę można, no to teraz zróbmy tak. Czy to będzie w zasięgu? A nie, bo to stacja paliwowa mówi w zasięgu. Okej, już nie marudź. A teraz? Przecież no co? Chyba da radę. Czy nie da radę? A teraz? Nie ma, nie jest w zasięgu, szkoda. To też nie jest w zasięgu, jakbym to zamienił po prostu. No, i to też zamienił wtedy. A, ty to masz łeb jednak, co? Teraz się udało, dobra, to niech tak będzie. Eksplozją się zajmiemy lada moment, na razie nie mam na to czasu, wybaczcie. 144, czy to wejdzie 144, żeby dwa razy się mielniane przybustować troszkę nam? Wejdzie, o, niesamowite, weszło, zobaczcie, a już byłem przekonany, że tak nie będzie. Cyk. I tu malowniczą drogę do końca, już tylko z pobudek. O, jednak nie. Nie tak do końca. Dobra, taką tylko stricte wizualną. Dobra, niech sobie stoi droga ziemna i już jest ok. Korzystamy z tego, a czy nie korzystamy? Nie korzystamy, bo nie jestem zbyt rozsądny, okazuje się. Nie zbudowałem tego, co trzeba. Tu nie ma 144 jeszcze, tylko 126. Więc wszystko od nowa możemy zacząć. Dobra. To nie będzie tak wesoło, jak się okazuje. Trudno, będzie tyle, ile jest. Teraz? Dobra, 10 brakuje, to żadna strata. Będzie ok, drodzy widzowie. Jestem gotowy na takie ustępstwo. Nawet mnie to chyba nie zaboli zbytnio. Nigdzie. A gdybym tu jeszcze inaczej drogę poprowadził, czy byśmy zyskali te 10 kratek, które mi brakuje, w taki głupi sposób już prowadząc tą drogę? Kto odpowie na to pytanie? Czy chwyciłbym się i na przykład sobie to... dał radę tak zrobić. 144, jak mu usunął tu część. O tak. Myślim sposobem. Teraz to wstawił tu. Ile mi brakuje?
Jednej kratki. Serio? To jest ta jedna, której brakuje. Dobra, jedna kratka to już przeboleje. Niech będzie tak, wygląda dziwacznie, ale jest okej. Tu też wygląda dziwacznie i się nie szczepia, także... Ja jestem zadowolony. Graj muzyko, idziemy dalej. Dobra, co my tu mamy? Więcej statków, ale one się robią pomalutku, bo na pewno prowadzimy wodę. Teraz już wiem, że kanały będą nam to potrzebne. Wypuśćmy ją sobie systemem i zróbmy to z głową. Ile nam siemienia lnianego będzie brakować? Czy w ogóle będzie? Od tego zacznijmy nasze dywagacje. Troszkę mało tkaniny robimy, pomimo posiadania dostatecznej ilości. A teraz? Będzie lepiej? Jak to zamkniemy w takim bloku sowieckim, to może nawet wyrzucić wtedy. Proszę bardzo, ulepszone magazyny, specjalnie dla państwa. Statek gotowy, bardzo ładnie, od razu go wyślimy. A najlepiej dwa. Najlepiej dwa od razu, do NBS-y. Niech tam pływa, przygotuje się do wypływu. Statki się robią, szkła już powinno być dość. Nic nie powinno stawać teraz, bardzo ładnie. Produkcja ruszyła na nowo. Brakuje nam nieznacznie kilku inwestorów. Szampan, właśnie miałem ten problem. A tak, problem z szampanem było tylko to, że nie mieliśmy, drodzy widzowie, niestety... Jak one się nazywają? Szkła, teraz już mamy. I rowerków nadal brakuje, widzę. A dlaczego? Wstrzymana jest dostawa bicykli. Zarniki do węgla, tak? A poza tym, jakieś braki państwo zgłaszają? Niekoniecznie, więc możemy po prostu trzeba zwiększyć ilość manufaktur i przybustować się związkiem zawodowym za 20. Zadowolenie inwestorów jest ważne, ale nie najważniejsze, więc sobie dostawimy po prostu jeszcze jeden rządek. Proszę państwa, jeszcze jeden rządek inwestorów. I wtedy tam zwiększymy produkcję bicykli. A w tym celu potrzebujemy, uwaga, jednego ferasa, którego nie wiem, czy mogę zrobić jeszcze, zaraz się okaże. 85 tysięcy. Niby możemy, ale trzeba odłożyć tyle najpierw. To zróbmy nawet dwóch za 90. Za 90 już nie stać nas. Co jeszcze możemy tam stawić? Bicykle. Pan boostuje bicykle i bardzo fajnie. W dodatku silniki parowe wytwarza. Dobra, i kto jeszcze? By się tam przydał ktoś, kto obniży ilość, właśnie, wydajność zwiększy i potrzebę siły roboczej. Także tą świetną trójkę zapraszamy tam. My sobie wracamy tymczasem do NBS-y, gdzie powinniśmy mieć dość w kuchni wat już gulaszu, żeby zaspokoić potrzeby naszych uczonych. Ile idziemy na plusik, tak w ogóle? Z garami, proszę pokazać, to jest ważne, istotne bardzo. Plus 7, bardzo fajnie, tam też będziemy coś wytwarzać. Czas ulepszyć magazyny i dostarczyć deski, bo już się kończą, jak państwo widzą. Cyk, cyk. Już jesteśmy bliscy, moi drodzy, naprawdę, jeszcze tylko dwie potrzeby, zobaczcie, zaraz potrzeby luksusowe też pójdą w ruch, proszę się nie martwić, razem z Indygo i z całą resztą. Tkalnie, przędzalnie i wszystko inne ruszy. Indygo mamy w brud, także nic mnie nie martwi, jeśli o to chodzi. Tylko deski dostarczcie nam, tylko nam je podawajcie. I zaraz będziemy w stanie wyprodukować wszystko, co potrzeba. Tutaj już też produkcja szaleje, powinna szaleć. Bynajmniej. Przeniesiemy sobie tą całą, ten cały ośrodek przemysłowy tu, tak żeby maksymalnie wykorzystać przestrzeń, drodzy widzowie, a magazyny będą w rządku u dołu wtedy postawione. Zrobimy to najpierw w trybie projektowym, a potem w trybie rzeczywistym. Wytniemy to z korzeniami tak jak stoi tu i sobie właśnie, gdzie to sobie przykleić, chyba na czoło. Na razie tu, gdzieś gdzie mam dużo przestrzeni budowlanej, a potem skopiujemy stąd i już, i gotowe. Tu zostawmy póki co. Tak jest. Drogi tam jak drogi, to nie jest ważne. Dawaj te deski, no. Gotowy? Ty jeszcze masz full pokład, czemu nie zrzuciłeś? Pytanie moje, baranku brzmi. Osiołku, dobra, dawaj. W tango, już się tu. A wy po więcej desek, bo to nie dość. Na pewno nie dość, tam ich mamy. Tutaj, już was tu. Zaraz tu przestawimy wszystko, żeby produkować maksymalną ilość dóbr. Także to mam pod kontrolą, proszę się nie martwić. W przeciwieństwie do ilości produkowanych dóbr. Wszystko tu zwiększymy, wosk w szczelinie, tylko żeby mieć więcej punktów badań uczonych także. Ale stąd chcemy też eksportować dużo dobrego do naszych uczonych. Więc żeby to osiągnąć, a zwłaszcza w kwestii tkanin, musimy tam sobie przebudować drobno, odrobinkę rzeczy. Traktorów już niekoniecznie chyba będę do NBS-y wysłał. Ja nie chcę aż tak powiększać dzielnicy uczonych. Wolę te miejsca i potencjał rolniczy wykorzystać później, moi drodzy, w produkcji dóbr dla wieżowców. Myślę, że tak będzie sensownie, jak to zrobimy. Ładujmy jeszcze dwa statki desek i zaczniemy rozbudowę ostateczną już naszej wyspy w Kuźnicy.
i zaczniemy też szlaki handlowe wysyłać pomału z dobrami dla uczonych. Powiększymy tak samo, tym samym dzielnicę uczonych w tym odcinku. Upewnijmy się tylko, czy wszystkie pozwolenia mam w zanadrzu. 12, jeszcze zróbmy jedno w międzyczasie. 12 może być za mało. Pozwolenie na budowę kampusu razy 2. Niech się robią. A teraz poczeka. Panie kochany, poczeka, poczeka. Dobra, czekamy na dostawę desek i ruszamy. Rozładuję je od razu, tak żeby mieć już wolne statki ku dostawom dla uczonych, skierowane wyłącznie. Skończymy kuźnicę, a wtedy przebudujemy, drodzy widzowie, chałupy i skończymy. Z NBS-ą tym samym. W 5 odcinkach się bodajże zamknęliśmy. Nie jest źle, uważam. Myślałem, że 2 zmieści na początku, ale jak zwykle przeliczyłem się. Dobra, musimy naprawić rafinerię, bo wiadomo, że bez tego leży cały przemysł. Oczywiście gra zawsze zrobi coś, żeby nie można było się skupić totalnie na swoich zadaniach. Ona tak lubi po prostu. Czy to się do ropy? No tak na styk tej ropy. Ulepszy naftoport chociaż. A czy pola ropy możemy przenosić już? Kilka ich tam mamy opracowanych w końcu. Może jakby więcej ich robiło, to byłoby ciekawiej. Tylko jedno, ojej, to zbrodnia, skandal. Odbuduj sobie i dobuduj sobie też. I pracuj ładnie. Dobra, to sieka nawet rafineria. Jakby tu feras działał, to by było dopiero co? Ropy było więcej i wszystkiego. No dobra, niech tu produkują to, co produkują. Czy jeszcze coś wybuchło, spłonęło i zginęło? Jeszcze coś, ojej. Jeszcze coś? Już nie? Dobrze, bo ropy mi ubywa w trybie zatrważającym. Z gradziska jeszcze dużo ropy byśmy mogli dostarczyć na zewnątrz w zasadzie. Zwłaszcza, że tu boostujemy ładnie produkcję. A nie tak ładnie, jak się okazuje, ale moglibyśmy. Dlaczego by nie w sumie? Dostarczmy tu świderki i niech działają. Zawsze to więcej ropy, zwłaszcza, że coś mało jej ostatnio. No właśnie, w stolicy. Więc myślę, że czas na to płynąć pozytywnie. Zróbmy 2 tankowce w międzyczasie, moi drodzy. Zróbmy tych specjalistów od ropy. Teraz tam jest, ale potrzeba 2 świdrów. Tak. Oba świdry dostarczmy i to będzie to. Wracamy do kuźnicy. Bez obaw. Wszystkiego wystarczy. Tu jest ropy aż nadto, widzę, pomału. Więc może jak będziesz miał nadwyżki, nie, może nie rób tego lepiej. A może? Nie, dobra, znajdziemy inne miejsca na ropę. Spokojnie, mamy czas i możliwości, nie przejmujmy się tym. Mamy jeszcze tutaj przecież sporo obrero, z których mogę zaprząc do pracy we Wrocławiu i zbudować kolejną rafinerię i połączyć ją torami i dostarczać więcej ropy. I chyba tak zrobimy, drodzy widzowie, teraz, żeby nam nie zabrakło niczego. Tutaj byśmy ją sobie ciepnęli, co? Tutaj ją ciepniemy, dobra. Brakuje 12 obreros, bez jaj. Teraz budujemy 2 domy i będzie. Czy ulepszymy 2 domy do obreros, konkretnie. Masz nawet 3, a teraz Jornaleiros oczywiście zabrakło, spoko. Widziałem to na YouTubie, chyba sobie poradzę. Oj, nie trafiłem. Dobra, powinno być ok z ilością ludzi. Teraz potrzebujemy oczywiście tory, jeżeli starczy stali, mam nadzieję. Jak nie starczy, to się zdenerwuję, delikatnie mówiąc. Jak zabraknie na przykład 8 albo nie wiem czego. 50 stali, 8 nie zabrakło, więc nie denerwuj się. Tylko 400. No to co, mam jakiś wybór? Powiedzcie sami, drodzy widzowie. Nie wyrzucaj za burdę. Ostatni raz to zrobiłeś, rozumiem się? Bo sam cię wyrzucę za burdę z floty. Płyń tam do Wrocławia i dostaw. Aj, dobra, poczekamy. Trudno się mówi. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Tu NBS-y skok. Winy to powinno być już odłożone od diabła i ciut ciut. Jest, sporo, ale to nie jest tak, jakbym chciał jeszcze dosyć. Tak, wreszcie ruszył przemysł tkaniany, troszkę lepiej wygląda sprawa. Możemy jeszcze 4 wyciągnąć z tego, ale czy chcę? Nie, nie chcę. Najbardziej pomożesz, jak się zamkniesz na chwilę, dziękuję. Co jeszcze tu możemy dostarczyć? Pismo iluminowane, co do tego będzie potrzebne? Papier, który tu sobie ciepamy, z tego co pamiętam, całkiem chyżo, plus 3. Pismo ilustrowane, a poza tym lampiony. A ilu was potrzeba? 600. Jeszcze nie mam 600 was? You reached a new milestone. Teraz starczy?
No, żebyśmy też nie przesadzili z ilością ludzi, prawda? Bo dzwon trzeba będzie tutaj stawić, a nie chciałbym tego bardzo. Bardzo bym tego nie chciał. Bo tu chcę gulasz prosty robić na potęgę, no. Co ja wam będę mówił dużo. Nie chcę tego zdjąć specjalisty. Tylko 25 wydajności. Co będzie korzystniejsze? Trudno powiedzieć na tym etapie, co będzie korzystniejsze. Zróbmy może tak, zacznijmy już pismo ilustrowane wytwarzać. Ile tego potrzeba was? 50 tylko, nie jest tak źle jeszcze. Bo przecież cały czas związek zawodowy obniża ich wymaganą ilość tam na miejscu. Jeszcze lampiony będą potrzebne, drodzy widzowie. Lampiony... Ale oprócz lampionów wosk oczywiście jest potrzebny. Jakbym to zrobił z tym woskiem? Jeszcze nie wiem do końca. Tędy się nie zmieści, co? No nie zmieści się. Musiałaby stać przy sobie budynki, a tego nie chcę. Wcale tego nie chcę. Nie? Dostawiaj tego, dziękuję. Tu już bardziej się nie da chyba tego przesunąć. No nie da się, też nie pasuje mi to. Dobra, może jeszcze inaczej to zrobimy. Po prostu stań tu. Lampiony, ale i wosk. A żeby wosk był, trzeba dostarczać ten wosk. Ktoś tu wozi wosk, prawda? Oj, mało tego coś. Strasznie mało. Trzeba by więcej wosku tu dostarczyć. Zdecydowanie. Zwłaszcza go wytwarzamy tyle, do cholery. Litości. Powiększmy magazyny, bo na tym etapie już potrzeba to zrobić. Powiększmy magazyny i niech wosku pszczelego trochę dowiozą. Dobra, zrobimy tak, drodzy widzowie. NBS-a zaopatrzenie 2 szlak trzeba utworzyć i tyle. Dobra. Dodajmy statek numer 1, czyli rudę żelaza 4 na przykład. Ładujmy wosk u góry. Będziemy od góry do dołu pływać jak zawsze. Ładujmy wosk u góry razy 2 na przykład. Poza woskiem co jeszcze drampion? Jest bawełna potrzebna, której tu nie posiadamy. Czyli bawełnę trzeba też dostarczyć z innego miejsca, żeby zrzucali tu najlepiej. Zrobimy to za chwilkę. Co tam jeszcze możemy ładować poza bawełną? Krowy sank, nie ma ich aż tyle. Tam nie mamy żadnych upraw nadmiarze, nie wydaje mi się. Chociaż powstaje coś. Nie, nie mamy żadnego nadmiaru, absolutnie. Papier i wosk. No to ogólnie wosk ładuj. I bawełnę już tu możesz ładować i wozić tam, nie ma sprawy. Niech tak będzie, co zrobi innego? Bawełnę już ładuj tu. I zrzucaj tu, już. I tak se pływaj. Nie no, to bez sensu, żeby tak pływał, naprawdę. Szkoda statku przypisywać na to, inaczej bym to rozegrał, proszę państwa. Nie robił takiego... Niech tam będzie sobie szlak jak szlak, ale... Bawełna na przykład, tytoń NBS-a, jest taki ten. Pływa sobie jeden dziad, tak? To niech zrzuca w kuźnicy połowę tego, co ma. Jak ma. Z tego, co mu zostaje. I już. Jak tam się naładuje na fula. To jest jedno. Natomiast drugie, wosk pszczeli, to niech zrzuca w kuźnicy, co mu zostanie. Tak jest. I pomału będzie docierał tym samym. Bardzo ładny. Chyba wystarczy na całość przedsięwzięcia, wydaje mi się. Myślę, że tak. Komary, wosk. Tak, da radę, nic mu nie będzie. Dobra, to teraz dajemy z tym woskiem na lampiony. Wytwórcę świec potrzebujemy konkretnie. 3, 4, tyle starczy? Czy za dużo nawet? 4, ile on wytwarza? Ile on ma czas pracy? 17 sekund na minutę, o to zdecydowanie musi wystarczyć. 4 na... nawet nie, jeden obsłuży, więcej. 2 wystarczy na 2 te. Potrzebuję ich więcej, drodzy widzowie. Teraz jest to, a tu jeszcze można dostawić czegoś innego. Czego na przykład potrzebujemy? Tkalni, tak? Różne tkalnie możemy tu dostawić, żeby robiły więcej tkaniny. Bo po co, co innego mieliśmy postawić? O, zobaczcie, tak sobie to wyobrażam.
Jasne, zamiast tam powiększyć, spadaj z tą przewodniczką. Zamiast tam powiększać ilość skalni, to tam jest statny. Chociaż tu też one miały sens. Postawienie ich miało tu sens. Więc tego nie ruszam. One tu sobie są swoją drogą, a my tam swoją drogą robimy. Chyba wystarczy nawet nam upraw, jeżeli nie zaraz zostawimy. Jeszcze mamy taką możliwość i właśnie z niej zamierzam skorzystać, jeżeli tylko będzie trzeba, żeby więcej siemienia lnianego tu było. Może od razu to zróbmy, zamiast zastanawiać się, czy będzie taka potrzeba. Tak jest, od razu to zróbmy. Coś ty narobił, partyzan. Tutaj. Budujesz to, stawiasz to, nic nie mówisz, nie ma traktoru, bo nie potrzeba. Dobra. Dostawmy się tak, żeby to miało sens. Tu i dalej już wiadomo. Dobra, jedna to by była, jeszcze jedna. Zobaczcie, jak świetnie możemy wykorzystać to. Zobaczymy, czy nie brakuje na przykład przypraw w tej chwili. To już jest czas, żeby to sprawdzić i skontrolować. Za chwilę już wyroby będziemy wysyłać prosto do Trelawney. Drodzy widzowie, tutaj jeszcze dwa możemy postawić zawsze, prawda? Przy drodze, dlaczego nie? Ale najpierw zobaczmy, czego nam brakuje. Czy w ogóle czegoś brakuje, tak? Towary z NBS-u mnie tylko interesują. Dobra, od początku. Krówek pomału zaczyna brakować. Znaczy, chcemy ich nadwyżkę mieć, żeby je eksportować dalej, to wiem. Tefu to na pewno nigdzie nie zabraknie. Przyprawy? Nie brakuje ich na pewno. Nawet dużo więcej ich wytwarzam niż trzeba. Młyn pracuje, homarów ubywa, ale to spoko, bo kuchnia robi swoje, to dlatego ich ubywa. Tytoń na fajki pomału się zrzuca. Właśnie, fajki! Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. I gobeliny, no tak. Nie mylić z goblinami. Dobra, fajki i gobeliny. Prawie zapomniałem o was gadziny. Raz i dwa, fajki gdzie się mieszczą? Właśnie, a fajki gdzie? O panie. Fajkarnie dwie jeszcze, to muszą być gdzieś. I co? Prawie się... No, blisko było, co? Lampionów może aż tyle nie potrzeba, co? Może z jednej tej wystarczy tych lampionów. Myślę, że tak, no. Po co ci aż tyle gobelinów? Fajek więcej gobelinów potrzeba. A czy uczeni lubią gobeliny sobie powiesić na ścianie w Trelawney? Mam nadzieję, że nie. Musiałeś marudzić, nie? Że jeszcze gobelinów ci potrzeba. Jeszcze wieszał na ścianie, jasne. Już to widzę. No dobra, co zrobisz takiemu? Musisz mu zrobić. Postawić. Zabić nie można, więc trudno. Niech będzie i tak. Jakbym te pstyłki stąd przeniósł, też się nie da, niestety. Przez tą drogę się nie da ogólnie. Jakbym drogę wywalił, to już się będzie dało, prawda? No właśnie. Dalej się nie będzie dało, aż ty gnido. Dobra, to inaczej to zrobimy. Jeszcze inaczej w takim razie. Ile lampionów produkujemy na przykład na minutkę? Czy nie za dużo? Nie, w sam raz dla takiej ilości złodziei, oczywiście starszych. Dobra, tych z tym wystarczy, ale fajek mało robimy, a potrzeba ich dużo będzie, bo na eksport przecież mają jechać, tak czy nie? Tak. A gdybyśmy... Nie wiem już, jak to lepiej rozplanować, moi drodzy, prawdę mówiąc. Musiałem kuchnię wad wywalić, a nie chcę wywalać żadnej. Młynów też nie jest za dużo? Czegoś musi być za dużo. Nie, jest sam raz, że na tyle kuchni co robimy. Nie chcemy nic wywalić właśnie, to jest ten problem. Fajek mało robimy. W ogóle nie robimy na chwilę obecną. A jak to zrobić, żeby dwie fajki tu weszły? Czy to jest w ogóle osiągalne? Jakbym tak zrobił na przykład i połączył to drogą w drugą stronę. Ach, wygląda szkaradnie. Aż mnie ciary przeszły. Uff, nie, nie może tak być. Ochyda. Inaczej to zrobimy. Te małe gnojki gdzieś tu upchamy. Po prostu. O, świetnie, jedno mam. No już, chyba damy radę teraz ogarnąć to, proszę państwa.
Żeby tu jeszcze jedna fajkarnia weszła. Dobra, jesteśmy w domu. Uff. Teraz powinno być ok. Mam nadzieję, dość wytwarzamy. Nie wiem. Okaże się za chwilę, bo jeszcze tu mamy do zrobienia. Nie zapominajmy. Obok. Ważną rzecz. Jedyne, czego może zabraknąć, to właśnie siemię lniane. Właśnie. I teraz trzeba dostawić jeszcze trochę upraw tym samym. Co już czynię od razu. I wtedy będziemy mieli załatwioną sprawę. Tutaj w kolonii, proszę państwa. Dobra. Zbudujmy. Rozszerzmy, zaplanujmy i wyprowadźmy. Chyba tu przedobrzyłem, jestem czerwony. Weź to w trybie od razu gotowym zrób. Tu wam potrzeba pewnie klasztoru będzie w tej chwili, więc wam postawię. Nie stracę. Uuu, panie, się rozbykałeś z tym. Macie rozmach. Dobra, tu niech będzie. Niech se będzie tu klasztor. No. Zabrakło cegieł złota, nie. Dobra, idź tam, przywieź. Trudno. Niech stracę, idź. Idź i przywieź, zaraz go zbudujemy i będzie po zawodach. A tu musimy sobie właśnie przestawić wszystko i też będziemy produkować więcej wszystkiego, na czym mi zależy. A zwłaszcza fajek, których chyba w ogóle nie produkujemy, jeśli się nie mylę. A nie, produkujemy coś tam, no dobra. Gulasz też się poprawi, obiecuję, za chwilkę już. Pracuję nad tym. Dajcie mi moment. Dobra, weź cegły z błota i deski też na wszelki wypadek, bo się obawiam, że może nam braknąć czego. Dawaj, i płyń tam, dzieciaku. Dobra. Już pożar, strażar. Gdzie to było? Nie wyrabiacie, widzę. Ulepszymy was zatem. Proszę bardzo, już powinno wyrabiać. Wracamy do NBS-y, gdzie naprawdę nabrało to kształtów, powiem wam. Miniaturki odcinków porobię właśnie w tych oto końcówkach naszego obecnego odcinka, bo muszę wrzucić coś. Wyszło super, jeszcze tylko krowy sank, musimy zwiększyć ich produkcję gdziekolwiek, drodzy widzowie, i potem będzie już coraz lepiej. Ulepszyć magazyny, no to wiadomo. Na razie budujmy klasztor, żeby ich ostatnią potrzebę zaspokoić tu. Żeby nie marudzili. Dobra, mają. Pięknie, niech nie płaczą w takim razie. Jeszcze lampiony, do lampionów ich brakuje jeszcze troszkę, czyli jeszcze trzeba powiększyć ilość. Nie chciałem tego zbytnio robić, to niech stracę. Teraz powinno być ich dość. Na wszystko i po co? Brakuje plastrów miodu, widzę. Zaraz dopłyną. Dobra, przerzućcie tego miodu trochę, będą marudzić. Przerzućmy ich ręcznie po prostu. Tu już powinniśmy być w stanie dostarczyć specjalistów, chyba. Kogo ja tam produkowałem w ogóle? Ach tak. Już pamiętam. To nie wszyscy, bo potrzebny będzie ropa. Proszę bardzo, do grodziska. Tam czekać na dalsze rozkazy. W zasadzie nie potrzeba dalszych rozkazów. Ropa, stolica 5. Dobrze liczę? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Jeszcze raz. Ropa, stolica 5. Zgadza się. Statek dostaje numer porządkowy 6 i 7. Ok, niech się tak stanie. Ropa, stolica 6. 6 i 7 dostaną. No nie dostaną żadnych, po co mają dostać. Ładuj w grodzisku, zrzucaj tam i fajnie. Już. 400, zrzucasz w trelany i nic nie mówisz. Dziękuję, to powinno zadziałać. Dobra, popłynęły oba, mamy to z głowy. Czekamy na specjalistów. Czekamy na wosk, który zaraz przewieziemy w większej ilości sobie tam. I wtedy już dostawy powinny wystarczyć na bieżące pokrycie zapotrzebowania tamtejszego. Załadujmy trochę wosku. Dobra, coś tam zostawmy, żeby mieli. Już płyn. Wrzucisz to tu i będzie dobrze. Cegły zrzuciliśmy chyba z błota, tak? Tak, na to wygląda. Bo byście nie przeżarli wszystkiego, darmo zjadę jedno. Jeszcze was brakuje trochę. Jeszcze parę domków trzeba ulepszyć. No dobra, niech stracę. Już, masz. Chyba wystarczy wszystkiego teraz. Ja byś był zadowolony i lampiony też miał i nie musiał płakać. Bardzo chętnie. Szkoda, że wszystko się posypało teraz. I brakuje nam, no właśnie, brakuje nam, moi drodzy. Nie możemy aż tyle budynków ulepszyć. Będę musiał cofnąć ich ulepszenie. Po części, bo za dużo ich mamy. Musi być też miejsce na pasterzy. Więc degradacja przymusowa. Sorry, Gregory. Lampiony będziecie mieli nadal, bardzo fajnie. Ulepszymy sobie wszystko teraz, bo nie wyrabiają magazyny, jak widzicie, drodzy widzowie. Dobra.
Teraz już będzie lepiej. Tu jeszcze mamy możliwość rozbudowy kolonii, gdybyśmy chcieli, ale na razie wygląda to nieźle. Nawet jeśli chodzi o siemię lniane. Mniej więcej. Zaraz to zrobimy. Jeszcze w NBS-ie drobne poprawki powinno wystarczyć. Przepraszam, w Taborim chciałem powiedzieć, to znaczy w naszych chałupach. Drobne poprawki. Proszę, ile się zmieściło. Nagle cuda się zdarzają. I fajnie, wystarczy tego. Chyba. Czy jeszcze nie? Ja jestem zadowolony ogólnie, bardzo. Z tego, jak to wyszło. Mamy całą przestrzeń wyspy możliwie jak najlepiej wykorzystaną. Tam, gdzie straciliśmy, tam zaraz się gdzie indziej udało odkuć. Jeśli chodzi o uprawy rolne, więc nie mam jakichś obiekcji szczególnych. Chyba tu drugie nie wejdzie już, prawda? Kalafiorze jeden, no nie wejdzie. Dobra, trudno. Ile wejdzie, tyle zrobimy. Jeżeli będzie 20 brakować, to źle. Jeżeli 5, to... 20 brakuje. To źle. To nie potrzebujemy, pupa. Trudno się mówi. Może przyprawy tu wejdą, ale przypraw też mamy dość, więc po co nam aż tyle tego. Tu można jeszcze pociągnąć kanał i dalej dostawiać chociażby krowy sank. Właśnie, może to jest dobry pomysł, żeby to dostawić. Gdzie my je tu mamy? Tutaj. Tu się nie zmieszczą za cholerę, więc też nie ma sensu tego robić. Trzeba by im inne miejsce wydzielić zwyczajnie, moi drodzy. Tutaj też nie opłaca ich postawić. Chociaż postawić... Nie mamy tyle farmerów, przepraszam. Hola, hola. Nie ma tylu po prostu. No właśnie. Trzeba by dobudować więcej. Troszkę. Troszkę możemy. Niedużo, ale zrobimy to. Tak jest. I więcej już nie. Z tego to prostego powodu, że nie chcę, żeby zażarli mi wszystkie zapasy. Nie po to ich robiłem, żeby przejadali wszystko, prawda? Dobra, moi drodzy, czas wysłać szlaki handlowe do Trelawny i zobaczmy, od czego zaczniemy. Od na pewno... Od naprawia jeszcze w Taborim rzeczy. Zrobimy minimalnie dłuższy odcinek, ale wyślemy wszystko w tym odcinku. Dobra, to mamy tak. Skopiujmy to na wszelki wypadek jeszcze raz, żeby przepadło razem z drogami, moi drodzy. Kopiujmy to razem z drogami raz jeszcze. Tutaj jest kopia, dobra, niech ona tu istnieje w takim razie. Tylko drogi puśćmy, żebym się nie pomylił później. Co gdzie stało. Jest, jest, dobra, to wywalamy to, uwaga, wielkie burzenie stolicy NBS-y. Już mnie wszystko boli, jak mam to zrobić, trudno, ale poprawimy to na tip-top. Musimy to przemieścić w takie miejsce, gdzie to będzie miało sens istnienie tej aglomeracji. Czyli tutaj drobne przemiany będą. Na razie muszę przerwać zaopatrzeniem po prostu ze stolicą. Trudno, ale zaraz stawimy tu to, co trzeba. Już mnie wszystko boli, jak o tym pomyślę. Przenieśmy to, tak jak jest. Tak jest, od tego miejsca pójdziemy sobie. I super, zobaczcie jak wyszło. Tutaj będzie stało teraz. Można? Można. Dobra, i teraz co byśmy sobie tu dostawili na pewno? Wszystko zbuduj. Tak, teraz gdzie co będzie stało, panie kochany, ty mój? Tak, żeby wszystkich siekło i żeby byli zadowoleni najlepiej. To by musiała droga przebiegać kolejna. No, damy radę jakoś. Dobra, to jedziemy. Zsyłki na pewno tam upchamy. Niech tu będą w zasięgu. Co mają nie być? Tu.
Czego wam ogólnie brakuje? Czego najmniej wytwarzam? Tkanin, prawda? Ale to powinno się zmienić za chwilkę, bo tkanin już będzie więcej od tej pory. Jedzonka też będzie więcej, więc gulasz nie tylko stamtąd będzie zabierany. Fajek glinianych nam potrzeba, bo ogólnie więcej, prawda? Przepraszam, to jeszcze nie czas na koniec odcinka. Ja ustalam, kiedy jest koniec odcinka, drogi stoperze. Fajki nam będą potrzebne, drodzy widzowie, więc tutaj dajmy więcej. I to myślę, że dużo więcej. Jak to teraz ustawić sensownie? W jakiej osi i jak... Dobra, oś, osią. Żeby osi, niech cię nie nosi. Tutaj, proszę bardzo. Co tu mamy jeszcze? Gobeliny. Ta, oj tak, zdecydowanie gobeliniarzy tu upchamy. Nawet razy dwa. Jakkolwiek, żeby tylko w zasięgu związku zawodowego była. Dalej to już pikuś tam. Magazyny zawsze na obrzeżach można dać w taki sposób i też zrobią robotę swoją, prawda? Już to czynią. Drugi magazyn. Tam zostawimy ten ośrodek w zasadzie. Niech sobie będzie, istnieje. Ty możesz tutaj funkcjonować, bo dalej i tak nie wyciągniemy. Drogę poproszę teraz tu. Żebyśmy fajek mieli dość. Naprawdę, magazyn fabryczny pełen fajek jest. To jeszcze jedną dostaw, jak ci tak dużo ich zostało. Indygo troszkę brakuje. Widzę. No i co? Razy cztery fajki damy radę? Wykombinować? Jakbym to przesunął? Nie, już nie będzie w zasięgu. Już nie jest w zasięgu, ojej. Ojej. To nie, nie lubisz. To musisz to zmienić. W tą stronę na przykład, jakbyście wszyscy poszli. Bardzo dziękuję. I elegancko, dobra. Teraz są wszyscy? Są wszyscy. Fajnie. To jeszcze jedną sztuczkę zróbmy. Sztuczkę pod tytułem przesuńcie te kurde magazyny, bo brakuje miejsca. Dobra. Raz, dwa, trzy. Wszystko to też przesuniemy. Niekoniecznie, dziękuję bardzo. No i co, mamy to? Mamy to. To niepotrzebne. Natomiast to już tak. Połączmy to drogą. Proszę bardzo. Już inna rozmowa zupełnie, prawda? Herbaciarnie też tu ruszyły. Z kopyta. Wszystko w zasięgu związku zawodowego. Wszystko poza tym, co chciałem. Tkaninami, kurczę, bo tutaj ubrania to robią na potęgę. Ja bym chciał, żeby tkanin tyle robili, co ubrań. Na przykład. Da radę to osiągnąć, czy niekoniecznie? No, byłoby fajnie, jakby tkanin tyle trzaskali, ale tkaniny mamy aż w nadmiarze. Przepraszam, chyba tu wytwarzane. O, jednak nie, okazuje się, jednak nie tak w nadmiarze. Teraz więcej zużywamy, niż produkujemy tkanin. To też byłby kłopot, ale gdybym zrobił tak na przykład. I wywalił dwa... Bardzo chętnie, to jest świetny pomysł, Zygmuncie, ale za chwilkę. Jakbyśmy zrobili tak na przykład. To co? Można? Jeszcze tutaj drobne przebudowy. Pod taką postacią. Nie, to nie zda egzaminu, powiem. Nie. Dobra, nie, to nie. To ten magazyn musi tu być zatem. Z dwa, jakbym to wszystko jeszcze przesunął troszkę, to też by niewiele zmieniło, niestety, obawiam się. Tutaj natomiast można by jeszcze zrobić mały wałek. Bardzo mały wałek. Nieznaczny tak, że aż nie warto. Dobra. Wracacie tu. W takim razie. Tutaj też wracają dwa i już jest ok. Więcej tu niestety nie wymyślę, poza przeniesieniem tego magazynu, który marnujemy tylko przestrzeń magazyn... no, łańcuchy produkcyjne. Dobra, zawsze coś tam więcej, prawda? Raz. No i co? Można? Tutaj nie sięgamy. A gdybym przesunął to? Też nie sięgamy. Dobra. Jest okej. Ja jestem zadowolony. Nie wiem. Nie będę myślał też. I fajnie. Niech tu będzie magazyn. Niech tu obsługuje. Tutaj jak nie dostają, to trudno. Żaden problem. Byleby trochę tkanin się robiło, żeby wystarczało na... potrzeby bieżące, to już będę zadowolony i fajnie, niech tak będzie.
Jestem zadowolony, moi drodzy, z tego, co nam się udało osiągnąć w tym odcinku. Zwłaszcza, że możemy już skierować nasze okręty z dostawami do Trelawney. Tylko przyślijmy ich resztę najpierw. Stwórzmy jeszcze dwa, będą potrzebne, wydaje mi się. Brakuje tylko krów Sang, które potrzebujemy także w większej ilości wytworzyć. Na pewno z tych z wyspy nam nie starczy, jestem przekonany o tym. Tu jeszcze mięsa nawet nie zapomnieliśmy. Na full magazynu mięsem konkretnie. Tutaj sobie szkło, właśnie. Zapomniałem o szkle z Nowego Świata. Szkło i drewno, tak. Musisz zrzucać drewno także poza chałupami tutaj, żeby wystarczało nam na produkcję. Dobra, i super. Teraz już będzie docierać do lampionu wszystko, wydaje mi się. Potrzebujemy jeszcze bydło. Bydło Sang. Gdzie możemy tego więcej wytworzyć? Gdzie mamy jeszcze jakieś zdolności irygacyjne, proszę Państwa? Gdzie takowe posiadamy, jeżeli w ogóle? Dobrze, myślę, że to możemy sobie już zaplanować w kolejnym odcinku. Ja się rozejrzę i zaplanuję. Szkoda czasu, żebyście czekali, jak ja będę patrzył, gdzie wpasować krowy. Jeszcze tylko miniatura odcinka, moi drodzy. Nasza skończona NBSA 2.0. Zobaczcie. W 6 odcinków dokonaliśmy niemałej roboty wyciągnięcia tego na naprawdę wyżyny produkcji dla uczonych. Teraz mamy gotowe. Mniej więcej tak to wygląda nie w sezonie. Kiedyś wam jeszcze na live pokażę przy okazji, jak to tam zrobiłem i zaplanowałem, ale udało mi się ten plan mniej więcej w 90% zrealizować tu na wyspie. Więc miniaturka. Bardzo wam dziękuję, moi drodzy, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!